Kolejny odcinek Na Celowniku Nawala z Michałem. Jak zawsze cześć. Gość specjalny, też Michał. I Michale, u nas jest taka procedura służbowa, że nasz gość sam się przedstawia. Co powiesz nam o sobie? Od razu zaczynamy. Nie jest łatwo. Ale na każdym spotkaniu musi być tak, żeby ktoś zaczął. No to byłeś szkolony. Michał Łysy-Stępiński. No. Dzisiaj pracujący emeryt, a przez 26 lat funkcjonariusz policji. Czekam na więcej. Rozwiń trochę, bo jednak ta kariera policyjna przez 20 lat, no to, to trochę tam się rozwinęła u ciebie. Do policji wstąpiłem w 1990 roku. Już była policja? W momencie, kiedy policja stała się policją. Jeszcze radiowozy miały pozdrapywane literki, poprzemalowywane. MO. Tak. Milicja, policja było poprzerabiane, widać to było, ale już to była policja. Nie weryfikowano ciebie. Nie, nie weryfikowano mnie. Ja wstąpiłem do służby jesienią 1990 roku. I byłem w tej służbie do początku 2016 roku. Przeszedłem przez pion prewencji, czyli patrolówkę, przez pion kryminalny, wydział kryminalny wtedy jeszcze w komendzie rejonowej policji. Dzisiaj to są komisariaty. Później trafiłem do PZ-ów. W momencie, wtedy tworzone były nowe struktury do walki z przestępczością zorganizowaną, które później ewoluowały w CBŚ. Ja do PZ-ów trafiłem w 1996 roku. To jeszcze był taki absolutny początek. Początek PZ-ów. Układaliśmy to wszystko. Do 2005 roku byłem w CBŚ-u. Zajmowałem się zwalczaniem zorganizowanych grup przestępczych o charakterze zbrojnym, tak to się formalnie nazywało. I kawał dobrej roboty, bo w tamtym czasie to było po prostu mocne, bandytką. Nie? No tak, lata 90. No, początek wieku było ciekawie. A w 2005 roku trafiłem do samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji w Łodzi i reszta służby już spędzona w AT. Skończyłem służbę w 2016 roku. No i tak. Skończyłeś, bo tak, żeby klamrą zamknąć, jako dowódca BOA. Tak, jako dowódca BOA, jeszcze wtedy Biura Operacji Antyterrorystycznych tak. Komendy Głównej Policji. No właśnie. Dzisiaj Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji CPKP BOA. Dzisiaj BOA nie jest skrótem. W moich czasach to był skrót od nazwy. Biuro Operacji Antyterrorystycznych. Tak, dzisiaj BOA jest nazwą własną. W momencie, kiedy zmieniano formułę organizacyjną, uznano i zresztą bardzo słusznie, że jednostka jest już tak rozpoznawalna, również w Europie, jako BOA, że pozostawiono. Zresztą tak samo, jak zrobiono z GROM. Tak. Podobna rzecz. Znaczy, ja dziwnie patrzę, może tak odbiegając od tego, o czym będziesz rozmawiał, ale może też się tego ustosunkujesz. Śmieszą mnie zmiany wszystkich zawsze nazw. To jest takie dla mnie, wiesz, BOR, SOP, BOA, coś tam, jakaś jednostka, czymś tam. Każda władza gdzieś, co przychodzi, tworzy sobie nowy, kurczę, twór, który jest starym tworem, a zmieniając mu nazwę. Sądzę, że pierwszym powodem to jest chęć takiego oddzielenia, stworzenia granicy, oddzielenia taką jednolitą linią od czegoś, co było dawniej i to, co będzie nowe. Nie, po 89 roku ja to rozumiem, ale w naszych tych czasach nowożytnych... Natomiast czasem wynika to chociażby z potrzeby dostosowania do przepisów. I tak na przykład stało się ze służbą kontrterrorystyczną w policji. Dawniej były pododdziały
antyterrorystyczne w policji. Dzisiaj mamy pododdziały kontrterrorystyczne i można powiedzieć, ale wydziwiają. O co chodzi? Jak Anglikowi... Ja tak myślę. Ale jak Anglikowi albo w ogóle Anglosasowi powiemy, że dawniej było AT, a teraz jest CT, to on nie zrozumie, bo oni nie oddzielają, nie rozdzielają tych dwóch pojęć antyterroryzm i kontrterroryzm, chyba że na poziomie jakimś akademickim. Natomiast w naszym przypadku to wynika z regulacji, które wprowadziła ustawa o działaniach antyterrorystycznych. To ustawa o działaniach antyterrorystycznych wprowadziła dwa pojęcia. Pojęcie działań antyterrorystycznych i działań kontrterrorystycznych, rozdzielając je wyraźnie. Działania antyterrorystyczne to jest wszystko to, co państwo robi, ażeby walczyć z terroryzmem. Wszystko. Włącznie chociażby na przykład z polityką socjalną, ażeby przeciwdziałać radykalizacji. Szersze pojęcie. To jest również antyterroryzm. Natomiast działania kontrterrorystyczne to są stricte te działania, bojowe, o których my myślimy. Działania bojowe, kinetyczne. I dlatego też dzisiaj mówimy o pododdziałach kontrterrorystycznych, a nie antyterrorystycznych. Okej, wyjaśniłeś. No jest to te zmiany... Satysfakcjonowany, o tym wiedział. Zmiany... Myślę, że troszkę, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, też to wynika, że czasem te zmiany takich nazw, ale tak naprawdę też rozwinięć, wynikają z pewnych porządkowania struktur, bo wszystko w państwie... w naszym państwie, czy w siłach zbrojnych, czy nawet w policji, która przeszła z milicji w policję, mimo pewnej rewolucji, no ma też znamiona ewolucji. No i było to tworzone czasem ad hoc, czasem doraźnie, czasem zresztą zapytamy ciebie, jak to wyglądało w latach 90. No a później w miarę rozwoju już struktur po prostu i porządkowania tego następuje pewna zmiana układanki, czasem korzystnie, czasem nie, no i gdzieś pozycjonują i dlatego się pojawia jakieś tam taka, a nie inna nazwa, która dopisuje jednostki, tak jak w wojsku, prawda? No mamy, wiesz, był GROM, prawda? No ale też był numer jednostki. Jak już była nazwa własna, no to inne pozostałe jednostki, przecież kiedyś był pierwszy pułk specjalny, no i tak dalej, i tak dalej. Później kompanie jednak, specjalne jeszcze wcześniej. Kompanie, tak, ale tak zwany Lubliniec, i tak wszyscy nazywają Lubliniec, względu na lokalizację, no ale pierwszy pułk specjalny przemianował się w jednostką wojskową komandosów, J2K, czyli jednostka, bo była jednostka GROM, a nie pułk jakiś, tak? Bo pułk to coś innego i porządkowano te nazwy w ten sposób. To taka historycznie różne, ale to czasem porządkuje. No. Wracajmy do siebie. Tak, bo dla mnie chwilę wcześniej rozmawialiśmy, zanim zostały włączone nasze... Czego bardzo nie lubisz i... Czego bardzo nie lubię, bo można obgadać to wszystko, o czym mamy rozmawiać, ale jesteś dla mnie kolejnym pokoleniem po Drago. Nagle dowiedziałeś się, że Drago był kurczę z Łodzi, taekwondo. Rozmawialiśmy chwilę o Drago i ta twoja ścieżka, bo to jest takie proste, że wielu chłopaków, którzy mają charaktery, idąc jedną ścieżką na początku, później są na rozdrożu. I jedni idą w policję, inni idą w bandytkę. Może tak upraszczam to, ale... Tak kiedyś było, bo opowiedz. Te lata 90., początek szczególnie, to przecież to są specyficzne czasy. Bardzo, bardzo. Tak, nie wiedziałem, że Drago pochodzi z Łodzi. Książek nie czytasz. No nie, tak. Obiecuję, że nadrobię. Chociaż o Drago dowiedziałem się już z pierwszych książek, które wyszły o Gromie. Już nawet nie pamiętam o pierwszych misjach tych... No to w Camp Pozzi był Drago opisany. Tak. Natomiast to, że jest z Łodzi, zresztą to chyba dopiero... Z miasta Łodzi, z centralnej Polski. No. Zresztą specjalnie do was tutaj dzisiaj z centralnej Polski przyjechałem. Ale to, że Drago opowiedział swoją historię, tą taką prawdziwą, to chyba dopiero teraz, niedawno. No, dokładnie tak. Prawda? Tak, on zawsze był taką osobą, taką postacią trochę no, skrytą, nie, zresztą chyba podkreślane było wielokrotnie, że jego historia jeszcze musi poczekać. Tak, ale już jest. Cieszę się, że to jest taki moment, że już możemy szczerze i wprost rozmawiać o takich rzeczach, ale okej. Czy nasze drogi z Drago się kiedyś przecięły? Nie przecięły się, ponieważ ja jestem młodszy od Drago o 10 lat, bo ja jestem dokładnie 70. rocznik, a mówiłeś, że on, 60, on jest 60. Ja w Łodzi trenowałem judo.
Właśnie tak jak powiedzieliście, tak to jest, jak chłopak lubi się tam gdzieś trochę poszarpać z innymi, skonfrontować się, no to często trafia do jakiejś sekcji sportów walki. Moja historia to jest judo, chociaż również no niecałe 2 lata to było taekwondo i sądzę, że... Mogli być ci sami wspólnych znajomych pewnie, no. pewnie jakiś mamy. No i tak, no ja tak ostatnio zdałem sobie sprawę z tego, że gdzieś tam byłem na treningu z synem i z kimś rozmawiamy. No, tu fajnie ćwiczycie, no tak, fajnie, a to, dobrze to ułożone, metodycznie. Ja mówię, no tak, no, trochę doświadczenia mam w treningach. No to ile lat? Ja tak sobie pomyślałem, zacząłem liczyć. No 45 lat treningów za mną. Bo od 8 roku życia, od 8 roku życia. Stary dziad, tak. No bo to tak jest, jak policzysz tak. I tak to się kumuluje, prawda? Nie, no... Później całe życie człowiek ćwiczy. Tak, później całe życie człowiek ćwiczy, a ja na razie to postępuję zgodnie z maksymą, że mężczyzna może nie mieć ręki, może nie mieć nogi, ważne, żeby inwalidą nie był. No tak. No ale lata 90. Wróćmy troszkę do tego okresu. Łódź, w ogóle Łódź jako miejsce, bo jest mi to miejsce znane. Ja się urodziłem w Łodzi. Nie mieszkałem nigdy. Nie tylko kot z miasta Łodzi tak, pochodzi. Moja rodzina od strony ojca jest związana z tą ziemią. Łódzką Łodzią samą też i wokół Łodzi. Czekaj, komu kibicujecie? No, KS Widzew. Kibicowanie. To znaczy, wchodzimy na grząski grunt, ponieważ ja jestem bardzo spaczony zawodowo i dla mnie piłka nożna mogłaby nie istnieć, bo tak nierozerwalnie jest ona związana z kłopotami i z niezrozumiałymi dla mnie zachowaniami kibiców. Natomiast wychowałem się na Widzewie. Chodziłem na mecze za czasów, kiedy grała ekipa Boniek, Smolarek. No tak. Pozazdrościć. Serio? Pozazdrościć no. Tamtej piłki nożnej. Ale chciałem powiedzieć jeszcze troszeczkę o Łodzi, bo to jest... Teraz oczywiście to jest inna sytuacja. Nie mówimy o czasach obecnych. Mówimy o tamtym okresie. To było miasto, które troszkę stało w stosunku do miast, takich aglomeracji rozwijających się, typu Warszawa. Znaczy stało, bo tam był wieczny korek w Łodzi. No nie, teraz jest wieczny teraz korek. Jest wtedy nie było samochodów, żeby stał. Był przemysł włókienniczy. Ten przemysł przeżywał poważny kryzys w latach 90. I to miasto to było takim miastem, jednym z nielicznych dużych miast w Polsce, który jeszcze pod koniec lat 90. można było spotkać żebrzące dzieci. A nawet na początku 2000 lat. Ja osobiście spotkałem wielokrotnie na ulicy Piotrkowskiej. To w tamtym okresie już zaczynało dziwić, bo to był taki moment, kiedy miasto... jeszcze nie byliśmy w Unii, prawda? I te lata 90. oczywiście. I to miasto moim zdaniem było specyficznym miastem na mapie Polski, jeżeli chodzi o duże miasta. Ja już nie chcę mówić o tym, że czy było jakimś dramatycznie źle, bez przesady, nie przesadzajmy. Natomiast chodzi o to, że była tam pewne specyficzne rzeczy. No i opowiedz właśnie, jak te lata 90. wyglądały od strony tych takich, żebyśmy sobie tło nałożyli, jaką jednak drogę musiała przejść. Ludzie młodzi, którzy wstępowali do policji, przechodzili w jaką ścieżkę życia i jakie doświadczenia zbierali w latach 90. w tego typu sytuacjach. Dokładnie tak jak powiedziałeś, warto zrozumieć specyfikę Łodzi. Łódź w szczytowym momencie była praktycznie milionowym miastem. Dzisiaj z tego miliona zostało 700 tysięcy? Może nie? Dlaczego? Dlatego, że Łódź była chyba największym ośrodkiem właśnie przemysłu lekkiego, tego szwalni, przędzalni i tak dalej. I w tym przemyśle były zatrudnione przede wszystkim kobiety. Masa kobiet, które z dnia na dzień zostały zwolnione. Po prostu zamknięto zakłady. Nikogo nie interesowało to, co się z nimi stanie. W przeciwieństwie do tego, co się działo z górnikami, z innymi zawodami takimi ciężkimi. No. Łódź po prostu została zamknięta w ciągu
dwóch, trzech lat zlikwidowano olbrzymie zakłady pracy i ta bieda rzeczywiście była olbrzymia. Rzeczywiście była olbrzymia. Natomiast ja nie kojarzę na przełomie wieku. Wiem, dlaczego możesz mieć takie wrażenie. Dlatego, że w pewnym momencie Łódź stała się miejscem, do którego nie wiem z jakiego powodu zjeżdżali Romowie rumuńscy. Nie tylko rumuńscy, ale... Rozumiem, okej. Okay. I oni rzeczywiście, no tak. Ich rzeczywiście było widać. Natomiast rzeczywiście, bardzo, bardzo biedne miasto. Nie rozwijające się na początku lat 90. Chociaż Polacy, wspaniały naród, zaradny, no tak. Największy rynek Europy pod Łodzią Tuszyn. Tuszyn, tak, bo to nie jest tak, że... A Tuszyn jeszcze jest? Jest. Okay. Jest, tylko w nieco innej formie, olbrzymie, nowoczesne hale targowe. Funkcjonuje. No i wtedy bezrobocie sięgające kilkudziesięciu procent. Także no, nie było... I jak się tam odnalazłeś? Odnalazłeś się, ale jak to wyglądało ze strony właśnie takiego chłopaka, tego rodzenia się tych przestępczości, bo wiesz, no i policjantów, nie? Tak, no i ludzi, którzy tam muszą stanąć przed tymi zadaniami, nie? Wiecie co, jako nastolatek, bo ja chodziłem do technikum, no tak jak mówię, trenowałem judo, trochę taekwondo, ale przede wszystkim judo. Gdzieś tam, no chcąc mieć jakieś dodatkowe pieniądze, zacząłem sobie dorabiać. Między innymi stojąc na bramkach w latach 80., a że zawsze byłem dosyć sprawny i silny i dawałem radę w takich sytuacjach, kiedy kogoś trzeba było stanowczo doprowadzić do zachowania, właściwego zachowania, to miałem pracę. Natomiast to był krótki epizod mojego życia i całe szczęście, ponieważ no, tam wtedy tworzyły się zręby tej przestępczości, która w latach 90. rozwinęła się w sposób niewyobrażalny. Ale ja od razu po maturze wstąpiłem do policji, a więc miałem krótki epizod, gdzie próbowałem zarabiać w taki, a nie inny sposób, natomiast od razu po maturze wstąpiłem do policji, no i już była ta pensja, która... To się pewnie wszystkim ciśnie teraz pytanie, skąd pomysł na policję w tamtym czasie? Przecież milicja była niezbyt lubiana przez nas młodocianych. Tak, dokładnie, no. Dokładnie tak. Ja już tą historię opowiadałem, ale to opowiem ją w dużym skrócie. Dostałem, wiedziałem, że po maturze trafię do wojska, jeśli się nie dostanę na studia. Miałem zamiar iść na studia, ale jak poszedłem na egzaminy, bo wtedy poza maturą trzeba było zdawać normalnie egzaminy na wybraną uczelnię, na uczelni. Było normalniej niż teraz, uważam. No, inaczej. Po pierwszym czy po drugim dniu tych egzaminów na Politechnikę Łódzką, na Wydział Chemii, stwierdziłem, że to nie dla mnie, jak popatrzyłem tam na tych gości, którzy tam siedzą, dłubią, tam coś piszą, jak rozmawiają ze sobą, słuchaj, ja już, nie wiem, trzeci raz do tych egzaminów podchodzę, bo już trzy razy byłem na pierwszym roku i tam z tej matmy tak uwalają wszystkich i nie wiem, co robić. I tak sobie pomyślałem, czy ja tak naprawdę chcę studiować coś, co mnie średnio interesuje. I zrezygnowałem z egzaminów na studia. Moja mama oczywiście nie jedną noc przepłakała, jak się dowiedziała, że po prostu odpuściłem. Ale wtedy upomniało się o mnie wojsko. No tak, bo to była zasadnicza służba wojskowa. I... No i jako młody, rzutki człowiek, wymyślający najwspanialsze plany na świecie, wymyśliłem, że nie pójdę do polskiego wojska. Tylko wtedy był pierwszy moment, kiedy można było
paszport mieć, tak po prostu, i no wyjechać tak. na zachód. Bo z tym rokiem szczęściarzy przede mną, ja zazdrościłem tym o 2 lata starszym ode mnie, bo oni mieli już wtedy paszporty. I postanowiłem, słuchajcie, że się zaciągnę do Legii Cudzoziemskiej. Czyli witam w klubie. Żeby nie iść do polskiego wojska, to pójdę do Legii Cudzoziemskiej. Nie, no, wybitny plan. Na szczęście mój tato znalazł u mnie w szufladzie paszport. Czy tam gdzieś zostawiłem na biurku i zobaczył ten paszport. A co to jest? A paszport. A gdzie ty się wybierasz? No i ja się wysypałem. Powiedziałem mu, jaki mam plan. On się za głowę złapał i dopiero on mi uświadomił, że to jest droga w jedną stronę. Nie? Wtedy była w jedną stronę. Bo to było nielegalne przestępstwo. W ogóle wyjazd na zachód, to było coś niesamowitego. No tak, ale zaciągnięcie się do obcego wojska. Tak. I że nie mógłbym nigdy już wrócić, wtedy się przynajmniej tak wydawało, że nie mógłbym nigdy wrócić legalnie do... Dzisiaj byśmy mieli rozmowę wreszcie z legionistą. Ja może bym, ale tak. Nie, słuchajcie. Dawaj. Prawdopodobnie trafiłbym na Bałkany. Na Bałkany. No tak, bo to później się tam wszystko zaczęło. Tak. To był jakoś tak, wtedy ta Legia była troszkę takim mityczną formacją, owianą. Legendą. No tak, skąd ja w ogóle wpadłem na taki pomysł? Przeczytałem książkę. Książkę polskiego legionisty, który w Legii służył po I wojnie światowej. No tak. No więc trochę inny. No, wiecie, Góry Atlas, tam walki w Afryce i tak dalej. Ale tak dalej. Działała na wyobraźnię i na wyobraźnię kogoś, kto faktycznie szukał jakiejś i potrzebował jakichś bodźców takich związanych z przygodą. Ja wtedy masę książek podróżniczych Afryka czytywałem. Afryka głównie, tamte działania w Afryce, francuskie, no tak. Tak, tak. No i tata mówi, tak, nie chcesz do polskiego wojska? Nie ma żadnego, dawaj mi ten paszport, zabrał mi paszport, mówi, nie chcesz do wojska, to już nie ma milicji, jest teraz policja, jest szansa, żeby zacząć od nowa, do policji marsz. Nie wiem, czemu on wpadł na taki pomysł. To znaczy, chodziło o to też, żeby można było odsłużyć służbę wojskową w policji. Zastępcza służba w policji. Tak. Jak nie chcesz do wojska, to pójdziesz do policji na tą zastępczą służbę wojskową. No i ja... Tata każe. Przeszedłem całą procedurę doboru, z tym, że od razu zaznaczyłem tam w kadrach, że ja chcę do tych oddziałów specjalnych w policji. No, jeszcze wtedy chyba nawet nie było antyterrorystów, tylko były kompanie specjalne czy plutony, jakoś tworzono dopiero te pododdziały antyterrorystyczne, czy kompanie antyterrorystyczne wtedy jeszcze. No i od razu zaznaczyłem i oni mi tam te badania porobili. No i taki zadowolony, że przeszedłem te badania, miałem to orzeczenie, biegnę do tego kadrowca, daję mu, no dobrze, to kiedy tam te testy do tych antyterrorystów, żebym mógł... Mówi, ale nie, już w tym roku już nie przyjmujemy, już nie, już oni już sobie wzięli, ilu tam chcieli, już nie. Jak do antyterrorystów, to za rok. Mówię, ale proszę pana, ale jak za rok? Ja mam tutaj wezwanie do wojska za miesiąc. Jakżeż tak? On tak... Ty maturę masz? Ja mówię, no mam. A co istotne, w 90 roku to nie było takie oczywiste, że ludzie wstępujący do policji mieli maturę, bo wtedy jeszcze nie było wymogu średniego wykształcenia. Zresztą kilka lat później, jak wprowadzono ten wymóg, to pamiętam, że... I dlatego mnie już nie przyjęto do policji. Tak? Tak, bo ja po wojsku w 95 poszedłem, żeby mnie przyjęto do policji. To nie miałem matury. A, no tak. No tak. A tam była wymagana nie już tylko średnie wykształcenie, ale i matura? Matura, tak. Od 90 któregoś roku. Natomiast w momencie, kiedy ja w 90 roku starałem się o przyjęcie do policji, to nie była to nie potrzebowali częsta sytuacja. Inteligentów. No, ja później spotkałem się z taką sytuacją. Właśnie mój naczelnik, jeden z moich naczelników kiedyś wyszedł na korytarz i mówi... dwóch silnych nie muszą być mądrzy. O, Stępiński i tam ten drugi. Dobrze, że was widzę, chodźcie. No tak. Natomiast... on mówi o tym maturze. Tak, spojrzał, że mam tą maturę. Nie najgorzej była zdana.
On mówi, ty, a ty może byś do Szczytna byś może poszedł? A ja mówię, a co to jest to Szczytno? No szkoła oficerska. A można to tak po prostu iść? No nie, musiałbyś zdać egzaminy tak jak na studia normalnie. Ja mówię, ale policjantem zostanę. No tak, zostaniesz policjantem. A najważniejsze pytanie, a do wojska mnie nie wezmą? Nie wezmą cię do wojska. Ja mówię, no to dobra, to idę. Tylko musisz zdać egzamin. Czyli dobry kadrowiec to ma sens. Tak. No i tak się stało, że pojechałem na te egzaminy do Szczytna. Był egzamin z WF-u, był egzamin z historii i z języka obcego. I wtedy jeszcze było tak, że chyba było dwóch kandydatów na jedno miejsce. To był pierwszy taki pilotażowy... Nowa formuła właśnie po to, żeby tą policję budować tak zupełnie... Bo ta szkoła w Szczytnie była od dawna. Kurde, mamy filar milicyjny. Policji. Nie, to nie tak. Dobra, daj nam tutaj podnieść rangę naszego podcastu. zdecydowano, że żeby tworzyć kadry, które nie są w żaden sposób związane z historią formacji, postanowiono przyjmować młodych ludzi od razu po maturze do szkoły oficerskiej, tak jak jest w wojsku zresztą, że można iść do szkoły oficerskiej. Wtedy też tak było. Do szkoły oficerskiej, tak. Ale w przypadku policji to było nowum. Wcześniej nigdy tak nie było. I były... trzy albo cztery województwa. To ja się śmieję, że ja zawsze jestem przykładem tego, ile można mieć szczęścia. Ja zawsze, za każdym razem, jak analizuję to, co przeżyłem, to sobie mówię, kurczę, ależ ja miałem szczęście. No i właśnie wtedy okazało się, że między innymi województwo łódzkie było wytypowane do tego pilotażowego naboru. No i Łódź, Olsztyn, Katowice i Białystok. Ciekawe, to jaki klucz. Nie mam pojęcia. Natomiast to było takie brzemienne w skutkach, bo jak przyjechały autokary z tymi chłopakami ze Śląska, wyszli, my tak na nich... Hanesów. Tak, jak zaczęli ze sobą rozmawiać, co to jest w ogóle, co oni mówią, nikt nie rozumie, nie? Spotkania z Jedzikami, czyli z chłopakami z Białegostoku, były obciążone... tam translatora musieli były, być. Spotkania z chłopakami z Białegostoku były obciążone innym ryzykiem, ale... Duch Puszczy odgrywał tam dużą rolę. To ty to powiedziałeś. Tak. I słuchajcie, wylądowałem na tych egzaminach w Szczytnie i pierwsze egzaminy, pierwsze były z WF-u. Ja tak jak mówię, to zawsze się czułem dosyć dobrze sportowo. A jeszcze wtedy w takim dosyć dobrym szwungu treningowym byłem. No i tam jakieś bieganie, rzut piłką, skok dosiężny, jakieś podciągnięcia na drążki, takie tam wielobój dziwny, tak? No ja to wszystko porobiłem i po południu wywieszają listy z tym, kto ile punktów dostał. Tak jak mówię, konkurencja wtedy tam nie była masakryczna, bo było dwóch kandydatów na jedno miejsce. Mhm. Kilka lat później było kilkunastu kandydatów na jedno miejsce. No tak. Tak, bo to trudniej. Był taki czas, kiedy tak się pozmieniało. Ale do czego zmierzam? Ale jednak te egzaminy zdać trzeba, żeby się tam dostać. No ja tak od końca szukam tego swojego nazwiska, bo tam ilość tych punktów od końca listy, kurczę, jedna kartka. No mówię, no będę gdzieś w środku, nie? Środkowa kartka mnie nie ma. Zbliżam się coraz bardziej do początku listy. Mówię, została ostatnia kartka z tymi, którzy mieli najwyższą ilość punktów. Mówię, niemożliwe, żeby mnie uwalili z WF-u. No nie ma. No jak to jest możliwe, żebym odpadł z WF-u? No nie ma mnie na liście. I tak sprawdzam tą listę z najlepszymi wynikami i pod numerem pierwszym Stępiński. Michał. I w tym momencie klepie mnie ktoś w plecy. Ja się odwracam, stoi jakiś policjant w mundurze. Nawet nie byłem w stanie określić, jaki ma stopień, bo nie wiedziałem. Okazało się, że to był taki legendarny później szef właśnie
WF-u, tam w Szczytnie, inspektor Kaznowski. I on się tak pyta, ty jesteś Stępiński? Ja mówię, no ja. Co trenowałeś? Mówię, judo. Dobra, to zgłosisz się do trenera Dymerskiego, jak tutaj przyjdziesz na studia. Ja mówię, proszę pana, ja nie wiem jeszcze, czy się dostanę w ogóle. Masz się zgłosić na treningi. No i się okazało, że tak, że dostałeś. Że się dostałem. Ale nie trenowałem w szkole judo przez moment. Natomiast powstała wtedy w szkole sekcja jiu-jitsu. I to mnie tak wkręciło. Wtedy jeszcze dopiero się dowiadywaliśmy, że istnieje coś takiego jak brazylijskie jiu-jitsu. To było takie też właśnie wszystko nowe. No i cztery lata. Ale to był 90-94? W 94 kończy Szczyt. No. Tak, z tym, że to też te 4 lata, no jedno z najpiękniejszych lat mojego życia, słuchajcie. No, no tak, bo, studia. No, to jest tak, dostawałem pensję jako młody chłopak. Moja pierwsza pensja w 90 roku policjanta bez przeszkolenia była w wysokości pensji, którą otrzymywała moja mama jako nauczycielka z 30-letnim stażem. No tak. Wiecie. Wikt i opierunek w koszarach miałem, żadnych zobowiązań, piękne czasy. I było tak, rok zerowy, na którym mieliśmy przeszkolenie podstawowe. Po tym przeszkoleniu podstawowym i egzaminach zostaliśmy... Taka unitarka typowa, tak? Unitarka, tak, taka przejebka. Po tym zostaliśmy wysłani do Warszawy na praktyki na 8 miesięcy. Byłem w Iwicznej, pełniłem praktyki na Dworcu Centralnym, na Patelni, na Legii, a później po kilku miesiącach... Było mądre. Po kilku miesiącach całą kompanią z Iwicznej przerzucili nas na Pragę Północ. No proszę. Ładne miejsce. Czyli Cyryla, pokrewne prawdy i klimaty. W 91... Pokrewne łodzi klimaty. W 91 roku tak pełniłem służbę na Brzeskiej, Ząbkowskiej, Targowej, Kijowskiej, także Bazar Różyckiego znałem jak własną kieszeń. I to tak się zaczęło. Natomiast też, co jest istotne, bo to tak... przez przypadek trafiłem, tak. Do służby, do policji trafiłem przez przypadek, natomiast tak już mam, że jak coś robię, to albo robię na maksa, albo się tym nie zajmuję. I pamiętam, bo kiedyś dostałem takie pytanie, kiedy zrozumiałeś, i czy w ogóle tak naprawdę to było to? Że kiedy zrozumiałeś, policjant, że chcesz być policjantem. Tak, świadomie. Tak. I słuchajcie, to jedna z pierwszych służb. Jeszcze zupełnie tam po tych pierwszych egzaminach, kiedy jeszcze chyba nawet bez broni byliśmy, tylko z pałką, bo mieliśmy egzamin tylko z pałki. I służba patrolowa w Szczytnie. I zostaliśmy skierowani pod areszt śledczy, czy tam zakład karny, no w każdym razie więzienie, tak ogólnie ujmując Szczytnie, bo była informacja, że ktoś na lipach jest i tam migają ze złodziejami. Tłumaczyć, o co chodzi? Lipa i miganie ze złodziejami? No możesz, generalnie komunikacja między... Tak, to chodzi o to, że tak, że przychodzą ludzie pod zakład karny i jest określony język taki migowy, którym się porozumiewają i przekazują sobie... To nie było komórek, sobie... nie było takich rzeczy. No, tak. Wspominam, że w więzieniu nie ma komórek, ale... Tam są komórki. Ale różnie bywa. Natomiast generalnie... No, tak to było. Tak. I pojechaliśmy tam... we trzech, też właśnie dwóch kolegów takich jak ja, z takim olbrzymim doświadczeniem, sierżant nas chyba zawiózł, a Nysą, zresztą to Nysa też charakterystyczna sytuacja z nim było. No suka, ale to jeśli chcecie, to też opowiem, jak policja wyglądała w tamtych czasach. No i pojechaliśmy tam pod to więzienie.
Już nie pamiętam, chyba nikogo nie zatrzymaliśmy, bo już nikogo nie było. Natomiast jak złodzieje, czyli osadzeni, zorientowali się, że policjanci chodzą tam pod, pod murem, to słuchajcie, ściany tego więzienia zaczęły się trząść. Tam wszyscy wisieli na kratach, darli mordy do nas, co nam będą robili, jak nas dorwą, naszym co matkom. Co będą robili? Oh. Niemiłe rzeczy, niemiłe rzeczy. Naszym matkom, żonom, okay. I tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, ja wtedy poczułem pierwszy raz, że ten mundur jest taki, kurwa, nie to, że mnie parzy w plecy, tylko taki ciężki. Taki jest, kurwa, że to nie jest tak, że sobie założysz mundur i jesteś gość na ulicy, nie? Że to jednak jest coś więcej. I tak wkurwili mnie po prostu. Jak? Ale co? Czy ja im coś złego zrobiłem? No nie. No nie. I postanowiłem sobie wtedy, że tak, będę policjantem i nigdy się tego nie będę wstydził. I zawsze będę stał po tej właściwej stronie tarczy, muru i tak dalej, i tak dalej. I od tamtego momentu 26 lat. A powiedz jeszcze, Michał, w tamtym okresie, krótko, chociażby w szkole oficerskiej, no bo to jest szkoła, kadr, jak dużo szkół oficerskich, ja również kończyłem szkołę wojskową, oficerską i ciekawi mnie, jak w policji, w nowym tworze, czy już wtedy kładziono nacisk na budowanie etosu policjanta? Czy było to tak, odniosę się do szkoły oficerskiej, że o czymś takim ważnym, jak przywództwo, jednak było mało w tamtym okresie. Ja jestem 4 lata młodszy, troszeczkę, więc zacząłem szkołę oficerską w 93, skończyłem w 97. I to był bardzo biedny okres w wojsku. A w ogóle w społeczeństwie, no, rozmawialiśmy o tym. To teraz już nawet jakby nie o to chodzi. Ale mało było o przywództwie takim, wiesz, i tych wzorców, mechanizmów, narzędzi, jak być dobrym nie dowódcą, czyli nie jak wydawać rozkazy i zmusić kogoś do tego, tylko przywódcą. Tego było mało tak naprawdę. I takich wielkich narzędzi do tego wcale nie dostaliśmy po szkole. Jak to wyglądało? Bo to wiesz, nowy twór, tak, szczytno, ale to... stare szczytno, ale nowy koncept. Sądzę, że policja od zawsze, to znaczy odkąd ja pamiętam, boryka się właśnie z niedoborem etosu i przywództwa. Z różnych względów. Nie dowództwa, przywództwa, tak jak powiedziałeś. Wtedy taki największy nacisk na co kładli wykładowcy, to było poszanowanie praw obywatelskich, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a więc ta tłumaczenie, jak policja jako formacja powinna funkcjonować w społeczeństwie demokratycznym, co było zupełnie nowe. Mieliśmy zajęcia z profesorami z uniwersytetu zajmującymi się właśnie prawami człowieka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście była masa zajęć takich stricte policyjnych, prawo karne, procesowe, prawo administracyjne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj z tego, co pamiętam, to duży nacisk kładziono. Tak. To hasło jest już ważne, dzisiaj tak. I ten tekst jest już dzisiaj... Nikt go pewnie nie zna. Moje pokolenie go pamięta. Jak żeśmy jeździli na mecze, to żeśmy wykrzykiwali i pałom go w łeb. Tak polska milicja zarabia na chleb. Nie? To było takie kibicowskie hasło. Dzisiaj nie słyszałem, żeby ktoś tak na policję wyzywał. No to umówmy się, że dzisiaj też nie ma policja dobrej prasy czy dobrych ale mediów. Przez te 30 lat naprawdę policja do... w pewnym momencie dorobiła się takiego szacunku społecznego. Tak, o tym chętnie porozmawiam, jeśli chcecie. Natomiast to dłuższa opowieść. Jest. Natomiast te lata 90. to było takie naprawdę tworzenie czegoś od zera. I wiecie, ciekawym było patrzeć na to, jak do tego podchodzą ci starzy w cudzysłowie. No właśnie. No tak, bo nowe kadry szkolili starzy milicjanci, prawda? I wiecie, byli różni ludzie. Byli tacy, którzy
za czasów słusznie minionych nosili czerwoną legitymację i jako pierwsi występowali na zebraniach partyjnych, a później po 90 roku leżeli krzyżem przed ołtarzem. Też pierwsi. Też pierwsi. A byli tacy i sądzę, że to zdecydowana większość. To byli tacy, którzy po prostu zajmowali się łapaniem przestępców. Mm. Uczyć się od nich to było naprawdę coś, no tak, no bo, coś wielkiego. No bo nawet w latach 80. przecież było SB, tak? Czyli taka już struktura służb specjalnych. Terrorystyczna. Nie, tam PRL-u. No, 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 byli terrorystami, wtedy no i była milicja, która no tak jak to zwykle bywa, no musi ktoś wypełnić, po prostu zwyczajnie pełnić funkcję porządkową, tak. No oczywiście nie mówię tu o też pododdziałach ZOMO i tych wszystkich rzeczach, które ewentualnie, ale wszystko to tworzą ludzie, prawda, i tak, oni są różni. Tak. Zresztą to był też taki moment, część tych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa trafiła do policji. Zostali pozytywnie zweryfikowani, ale przeniesieni do policji. I to różnie z nimi bywało. Część z nich się odnalazła w tej pracy policyjnej i wyśmienicie się znalazła. Zresztą naprawdę później zajmowali się zwalczaniem tych najgroźniejszych struktur przestępczych. No ale część nie potrafiła się odnaleźć. Pamiętam takiego pana właśnie w jakimś takim bardzo wysokim stopniu oficerskim, który przyniósł zaświadczenie, że ze względu na stany lękowe nie może pełnić służby w nocy. Ale tak normalnie w dzień życie. Mu to nie przeszkadza. Życie. Natomiast wielu z nich naprawdę byli wyśmienitymi fachowcami. I miałem możliwość również od nich się uczyć. Zabrano im emeryturę, tak w ogóle, ale to już inna historia. Co jest olbrzymią niesprawiedliwością. Wiecie, jaki jest największy chichot losu w tym wszystkim? Jeżeli ktoś został zweryfikowany pozytywnie, a więc uznano, że jego zachowanie, jego działania jednak mieściły się w tej dopuszczalnej formule i że on działał po prostu dla dobra państwa polskiego i mógł później pełnić służbę w nowych strukturach, to on stracił tą emeryturę. Stracił emeryturę, tak? No tak. Ale ci, którzy zostali zweryfikowani negatywnie, a więc w 90 roku wyrzucono ich ze służby, no to co? To byli wielokrotnie młodzi, no mężczyźni. Się okazało, że wygrali, ponieważ poszli do pracy i wypracowali sobie cywilną emeryturę. I oni mają emeryturę. Co więcej, mieli przestrzeń na zrobienie biznesu. Tak, naprawdę, tak. Ja się zaśmiałem, ale tak naprawdę biznes, nie powinienem się śmiać, bo jest to po prostu zwyczajnie odpowiedzialność zbiorowa, która w państwie demokratycznym nie powinna mieć miejsca. Można robić różne mechanizmy, a jak ktoś robi mechanizm odwoławczy, to powinien być prawdziwy, a nie tylko jakąś ściemą na potrzeby polityczne. Coraz więcej tych ludzi wygrywa procesy, wielu z nich zmarło. Są wdowy po nich, które są osobami wiekowymi i to nie wolno robić tego. Ale tak jak powiedziałeś, tego. Dla Nowej Polski zrobili kawał dobrej roboty. Wróćmy właśnie. I teraz opisałem to lata 90. Na tym prostym przykładzie. No. Jakim trzeba było, wiesz, jednak mieć odwagę, no bo zaraz dojdziemy, opowiedz proszę teraz o tym właśnie, jak już kończysz szkołę i wchodzisz w tą walkę z tymi PZ-ami, jak to się tworzy. Jaką trzeba mieć odwagę w tamtych czasach, trzeba było mieć odwagę, żeby w tym wszystkim siedzieć. I ci ludzie też, między innymi, no, nowi ludzie, tak jak ty, z tą odwagą młodych ludzi weszli, ale odwaga młodych ludzi jest... Odwaga granicząca z... Brawurą. Z brawurą. Tak. I nie rozwagą. Ale właśnie to jest charakterystyczne dla młodszych, odważnych ludzi, że jak się ma 30 lat albo mniej, śmiały zwycięża. Rzeczy, tak, śmiały zwycięża. Natomiast generalnie trzeba było mieć odwagę. Opowiedz o tym okresie. No bo to mówi się często dzikie lata 90. Tak. I to może, wiesz, no porównując do jakiejś sytuacji na nie wiem, w dzikich krajach, to niekoniecznie. Czy do Meksyku, czy takich rzeczy. Natomiast jednak spójrzmy na obecny tam Polskę i tamte lata, to można powiedzieć dzikie lata 90. No nie, w ogóle nie ma porównania. To mówimy o dwóch różnych państwach. Zresztą ja jestem bardzo dumny
z tego, jaką drogę jako państwo, jako naród przeszliśmy. Mogłem zobaczyć to w momencie, kiedy jako dowódca pododdziału antyterrorystycznego w Łodzi, czyli w latach 2007-2012 utrzymywaliśmy, bo dowódcą byłem od 2005 do 2012 w Łodzi. Ale w międzyczasie był taki epizod, że w ramach jakiegoś tam programu, projektu międzynarodowego szkoliliśmy policjantów ukraińskich. Z tych jednostek takich teoretycznie równorzędnych z pododdziałami antyterrorystycznymi. No i słuchajcie, ja wtedy widziałem, jaką drogę jako państwo już wtedy przebyliśmy, a zaczynaliśmy z tego samego punktu, co Ukraińcy, co Ukraina. Mhm. Nie wiem nawet, czy nie gorzej. I zupełnie dwa zupełnie inne światy. Ja się tam u nich czułem jak u nas właśnie na początku lat 90. A my byliśmy już w zupełnie innym miejscu, jako państwo, jako naród, jako formacja. A w latach 90., słuchajcie, ale to też jest tak, że my nie znaliśmy innej rzeczywistości. To prawda, to jest zaleta. No, dla nas to było normą. Tak, tak. To, że, tam, no tak, to, że na siłowni, na której zresztą wtedy na siłownię niespecjalnie ludzie chcieli chodzić, bo na siłowniach... Ile ich było? No tak, tak ale przestępcy, gangusy i tak dalej. Gangusy siedziały, tak. A więc sytuacja, w której dzisiaj idziesz do fitness klubu i widzisz kobiety sobie ćwiczące, starsze osoby, które coś tam sobie robią, dzieciaki, które to nie, to w ogóle zupełnie inna rzeczywistość. Tak, sytuacja, ale... kiedy dowiaduję się, że pod siłownią, na której dzień wcześniej ćwiczyłem, zastrzelono gościa, który właśnie wychodził z treningu, tak? No. Co wtedy? No wtedy to, no cóż, życie. No gdzieś czytałem statystyki, że w latach 90. w Polsce najwięcej samochodów wylatywało w powietrze w Europie. Bardzo możliwe. W latach 80. znowu najwięcej samolotów w Polsce porywano. No, tak, ale to inna rzeczywistość. Wysadzanie, ale tak te... wiecie, na szczęście te porachunki bandyckie w mojej ocenie nie przeniosły się tak bezpośrednio na ataki na cywili. No co cywili? Na osoby postronne. Na osoby postronne. To tak. Było takie... nie wiem, czy oni mieli jakieś... Zajmowali się jakieś sami sobą. Oni woleli tak, walczyć z no sami wiesz, sobą. No bo zagrożeniem dla ich biznesów i dla tego jestestwa była konkurencja. Nawet pamiętam taką sytuację, kiedy dostaliśmy informację, że właśnie szykowany jest zamach na sklepik jednego z tych bandziorków. Ktoś tam planuje mu podłożyć urządzenie wybuchowe. No i objęliśmy to z zainteresowaniem operacyjnym, monitorowaliśmy temat. I co się okazało? Okazało się, że zrezygnowali, bo stwierdzili, że to jest miejsce tak bardzo uczęszczane przez ludzi, tak dużo ludzi tam przebywa, że psiarnia się nami będzie zajmowała. Za duże ryzyko, że ktoś tam będzie, za duża afera. Po co to? Tak, lepiej go wysadzić właśnie w samochodzie, tak jak mówisz. Ale nie, no to były czasy takie, no słuchajcie, siedzę na Wigilii, dzwoni telefon. Stacjonarny. I, wiadomo. No, serio? No, i tylko, że tak, ja kończyłem... Wtedy już byłem w PZ-ach. To musiał być 96 rok może. I wychodząc po służbie do domu, wpisywało się w zeszyt numery telefonów, pod którymi się będzie przebywało, w jakich godzinach. No tak. No tak, no tak. Myśmy przeskoczyli technologicznie, myśmy mieli GPS-y w gromie. Nie, GPS-y, tylko... Pagery. No, nie, ale my też mieliśmy pagery, tylko efekt był taki, że tam ułożyliśmy sobie tam ten cały katalog tych haseł, które, no bo przecież nie można otwartym tekstem, bo to szło przez jakąś cywilną... Tak. Kody, tak. Tak, no i ułożone były hasła i na przykład Terra to oznaczało to,
tango to oznaczało to i kiedyś dostałem takie powiadomienie na pagera. Terra, terra, tango, hotel. I weź tu wytłumacz żonie, że to jest alarm wyjazdowy powiązany z nocowaniem prawdopodobnie w delegacji. No. Mi to jak teraz do hotelu. No właśnie, no, teraz tango, hotel. No. Ale słuchajcie, jest Wigilia, siedzimy, no tam rodzina, dzwoni telefon i się okazuje, że zabójstwo. Zabójstwo i to takie grube, grubego Irka, znanego bandziorka łódzkiego. Zresztą medialna później sprawa. Bandyci łódzcy bardzo się poróżnili, zaczęli na siebie polować, no i postanowili jednak w Wigilię, czas wyjątkowy absolutnie, spotkać się wspólnie w jednym miejscu, pogodzić się i no i tam zjechali wszyscy z tych właśnie różnych zwaśnionych grup. No i w momencie, kiedy się rozchodzili, jeden z nich próbował wsiąść do swojego samochodu, to strzelec wyborowy, snajper leżący na dachu, no po prostu strzelił mu w łeb. No i co, telefon, zabili grubego Irka, no to do roboty, no bo co, no... Będzie się działo, bo zaraz zacznie wybuchać, bo ten... Zresztą to była taka sytuacja później medialna, bardzo, bardzo mocno, no bo no, egzekucja w takim stylu filmowym, no tak, prawda? Tak, okazało się, że miejsce... Rzadko spotykamy. Okazało się, że miejsce, gdzie leżał ten strzelec na poddaszu takiej starej kamienicy, zostało wysypane jakąś taką substancją, że pies w ogóle nawet nie dał rady podjąć tropu. Później, wiele lat później, jak się już wyjaśniło to, jak to było tak naprawdę, to rzeczywiście jedna z tych grup, konkurencyjna do grupy tego grubego Irka, wynajęli Ukraińca czy Rosjanina. Jakiegoś bardziej doświadczonego. Chłopa po specnazie, który wykonał zlecenie. Zresztą później go zabili, żeby zatrzeć wszelkie ślady. No to. Ale to też... Ta brutalność tych grup była... Tak, była. Tak. No i to bardzo mocno. Wigilia, tak. To były takie lata. Powiedz tylko, nie chcę powiedzieć legendarne, żeby tu nie nadmiernie, wiesz, nie nadawać jakichś takich nieuprawnionych nazw dla tego typu gangów, ale jednak wszyscy mają świadomość o Pruszków, Wołomin, w Łodzi. To były gangi podobne do Pruszkowa i Wołomina, czyli stworzone według jakichś, nie wiem, takich... czy raczej młodsi ludzie, czy narkotyki, czy znowu inny biznes w tamtym okresie? No wymuszenia. No, czy kibicowskie, czy jednak takie oparte o wierze? Powiem rzecz, która może wydać się dziwna, ale wszystko wskazuje na to, że zlecenie zabójstwa Nikosia poszło z Łodzi. Także to że... ja też nie chcę wymieniać pseudonimów tych ludzi, bo zasłużyli na to. Jasne, nie, ma, nie glorifikujmy. Powinni siedzieć w więzieniu absolutnie. Słowo legendarne kategorycznie. Nie jest właściwe. Natomiast okazuje się, że były to mocne grupy. Ale głównie narkotyki, czy wszystko? Haracze. Tak, słuchajcie, okay, no, ganiałem się z nimi po Piotrkowskiej, tak jak tutaj w Warszawie na Nowym Świecie, jak zbierali haracze od restauratorów. Tak, no to tak, no tam tak. Wszystko. Prochy, dragi, prostytucja. Tamte grupy miały jakieś wtedy ambicje, nie wiem, polityczne, czy raczej nie? To po prostu chodziło o kasę i... Nie, wtedy to było proste. Wtedy to było proste. Proste. Mieć BMW-kę, tak, żyć. Tak, tym bardziej, że wiecie, wtedy... Pranie pieniędzy? Jakie pranie pieniędzy? No tak. Po co? Wydawanie. Kogo tam interesowało, skąd kto ma pieniądze? Tak. Tak? Dopiero w momencie, kiedy ten przepływ pieniądza w gospodarce został w jakiś sposób uregulowany, no to powstała potrzeba wprowadzania, legalizowania tych pieniędzy, które są zarobione w sposób nielegalny. Tak? I wtedy
od tamtego momentu to już trzeba mówić o tym, że tworzy się ta klasa przestępców w białych kołnierzykach. Tak, troszkę, że coraz, tak, coraz większe znaczenie zaczynają mieć księgowi w tych grupach. Za moich czasów, wiecie, kto był najbardziej cenny w grupie przestępczej? Chemik. No tak, do produkcji. Który do to... potrafił laboratorium amfetaminy ustawić, bo to było na wielkie wow, jak to? Kurczę, w szopie można dragi robić i to w ilościach hurtowych. Czyli właśnie generalnie to nie było tak, że jak teraz... Czekaj, co ty chciałeś studiować? Okej. Okay. Ale to się przydało. Zresztą, jak się później okazało, jednym z pierwszych chemików działających na potrzeby przestępców tworzących laboratoria był pracownik Politechniki Łódzkiej. No tak, to musiało miałeś tak losa już od samego początku. A jeszcze tak właśnie z ciekawości, bo no, żebyśmy też mieli taki obraz dla wielu. A dzisiaj kto najbardziej jest? Księgowi. I to tacy, wiesz, na levelu międzynarodowym. Tamten okres, jeszcze chodzi mi o taką współpracę międzynarodową tych grup przestępczych. Czy to było silne, duża obecność, nie wiem, rosyjskich mafii? Pamiętasz ten film Słynny Psy? No on tak wszedł, on troszkę dawał obraz rzeczywistości, bo... Ale czy to było silne, czy takie jednak, wiesz, ten poziom naszych tych, żeby nie nazwać ich mafią, tylko jednak to takie bardziej gangi, to znaczy bardzo brutalne, bo brutalność była na wysokim poziomie i odwaga taka do zabijania się nawzajem totalna, ale ten ich wpływ na politykę i też współpracę międzynarodową z tymi mafiami różnymi. Na politykę nie wiem, nie chcę się, nie chcę mówić, nie było bo to tak... nie posiadam wiedzy w tym zakresie. Ja się zajmowałem, na szczęście, słuchajcie, ja miałem, to kolejny raz właśnie, szczęście. Ja zawsze funkcjonowałem w takich obszarach, które były w dużej mierze zero-jedynkowe. Jeśli jesteś zabójcą, to jesteś przestępcą. No tak. Jeżeli do kogoś strzelasz, to jesteś, i ja takich ludzi łapałem. A więc tutaj, wiecie, nie było jakichś wielkich dylematów moralnych, natomiast ten poziom ewentualnych kontaktów z politykami, nigdy tym się nie zajmowałem. Tu chłopaki z PG, również z tego cebosiowego PG, zresztą mam takiego przyjaciela, który wyśmienity, jeden z najlepszych, jakich ja poznałem, policjantów zajmujących się sprawami pegowskimi. No, czyli przestępczością gospodarczą. Tak. Okazało się, że za blisko doszedł do jakichś tam kontaktów polityków z przestępcami. W efekcie trafił do więzienia w oparciu o niesłuszne pomówienia, całkowicie sprefabrykowane. Kilkanaście lat był zawieszony. I słuchajcie, to jest też znamienne. Ten chłopak jest znany medialnie, bo się wypowiada, jego historia też jest znana, ale nie chcę mówić, bo nie uzgodniłem z nim, czy będę mógł o nim mówić. Natomiast co było dla mnie ważne, w momencie, kiedy on trafił do więzienia, rozumiecie? Do aresztu śledczego. W ciągu jednego dnia. Dla policjanta to jest niewyobrażalne wręcz. I w jakiś tam sposób się... I to za niewinność. Tak. Był świadomy. Za niewinność. Tak. Był za niewinność. Świadomy, tak. Bo został uniewinniony z wszystkich zarzutów. Z wszystkich. No. Zresztą państwo polskie wypłaciło mu odszkodowanie, ale chrzanić to odszkodowanie. Nie, to wiesz. Życie zniszczone. To, co on przeżył... Tym to bardziej, w ogóle, że jak się domyślam, to odszkodowanie to nie miliony, tylko jakieś... Natomiast tak, słuchajcie, co on powiedział. Bo jest taka formuła, że jeżeli policjantowi stawiane są zarzuty, czy coś tam się, jest obawa, że ten, no to najczęściej ten policjant kładzie kwit o odejście ze służby. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w trakcie służby ma postawione zarzuty, to odchodząc na emeryturę, tam dostaje połowę tej emerytury. No tak, przepisy emerytalne. A więc najczęściej ludzie robią tak, że jak najszybciej kwit, żeby odejść na pełną emeryturę, a co się będzie później działo, to się będziemy martwili. No i ten chłopak miał już uprawnienia emerytalne. I my się z nim skontaktowaliśmy i mówimy, słuchaj, no coś pomóc, dostarczyć raport twój. On mówi, nie, ja nic nie zrobiłem, nie odejdę ze służby.
Nie odejdę ze służby. Jeżeli chcą, to niech mnie wyrzucą, ale który będę walczył. Jakie to lata były mniej więcej? 2001. Okej. Okay. Kilkanaście lat był zawieszony, wygrał wszystkie procesy. Zresztą mam nadzieję, że nikt mnie za to nie będzie ścigał. Był jeden komendant główny policji, Ferdynand Skiba, który... Była decyzja, żeby tego chłopaka usunąć po prostu ze względu na dobro służby. On już wtedy nie był aresztowany, tylko był zawieszony, tam dozory jakieś i tak dalej, i tak dalej. I ten policjant pojechał do tego komendanta. On go przyjął, wysłuchał i nie pozwolił go zwolnić. Wziął mówi, na siebie. Jeżeli zostaniesz skazany, to wiesz, że stracisz wszystko. Ten chłopak mówi, tak, wiem, że stracę wszystko, ale wierzę, że nie zostanę skazany, bo nic złego nie zrobiłem. No tak. No tak, tylko... Ale wrócił do służby? Tak, wrócił do służby. Wrócił do służby, musieli go przyjąć na to stanowisko. No, nie było mu lekko, natomiast później odszedł na swoich warunkach. Okay. No to jest przykład właśnie tej historii, opowiadamy o tych rzeczach, bo tak tworzyły się rzeczy, które później pozwoliły, no w latach 2000 były dopracowywane, też tak, z różnymi przygodami i tak dalej, ale jednak od momentu wejścia do Unii Europejskiej, od momentu wejścia do NATO nastąpiła taka profesjonalizacja państwa. No na ile ona jest sukcesem, to już tam nie będziemy się rozwijać. Natomiast... Ale żyjemy w całkowicie innych czasach niż lata 90. Spokojniejszy, całkowicie. Tak. I teraz wiesz co, właśnie chciałem cię zapytać, bo bo jesteś w tych PZ-ach i tak dalej i nagle skąd pomysł na AT łódzkie na początek? Ja, tak jak powiedziałem, w PZ-ach zajmowałem się... Byłem dowódcą tej takiej nieetatowej grupy realizacyjnej. Mm. Wiecie, że... No tak, żeby tylko zatrzymać. PZ-y mają, to były tak zwane piątki. No, pięciu najsprawniejszych chłopaków z każdego wydziału. Jeździliśmy na poligony, na szkolenia takie, jak ma AT. Zresztą razem z nimi na Węgrzyn. Był taki moment nawet, że dostaliśmy te plamiaki takie. Prawie tak samo wyglądaliśmy. Natomiast... Ale były już wtedy pododdział AT w Łodzi? Tak. I no robi, zresztą nadal CBŚP ma swoje struktury takie realizacyjne. No tak, żeby to szybko zrobić w tak, razie tak, czego. Tak. Poza tym wiecie, no nie zawsze potrzebna jest pododdział. No tak, no to umówmy się. I ja cały czas się tym zajmowałem, prowadząc równolegle sprawy normalnie operacyjne, bo ja nie byłem dochodzeniowcem, ja byłem operacyjnym. Plus właśnie zajmowałem się realizacją i stało się tak, że ten pododdział łódzki, tam, w pododdziale łódzkim był dowódca, który był bardzo, bardzo długo tym dowódcą i to już był schorowany człowiek i mówiąc wprost, zaczęło się to trochę rozłazić. Wiecie jak jest. W jednostce, gdzie masz kilkudziesięciu samców alfa, no to... Przywództwo jest ważniejsze. Tak, dowódca sobie może być, ale jak nie będzie przywódcą, to jednostka się zacznie rozłazić. Tak się akurat stało, że zastępcą komendanta wojewódzkiego został mój wcześniejszy naczelnik z CBŚ-u. To właśnie ten, który stwierdził, no, że silny nie musi być mądry, Stępiński, chodź tu. Doszło do takiej sytuacji, kiedy no też nie będę opowiadał w szczegółach, ale okazało się, że pododdział ma bardzo, bardzo obniżoną zdolność bojową. Bardzo obniżoną zdolność bojową. No i któregoś dnia zostałem wezwany na górę, na siódme piętro. Łysy, co tam się dzieje u chłopaków na pienistej, bo pienista to
siedziba jednostki, to ulica. Ja mówię, no co się dzieje? No chodzą trochę tak bezpańsko. Źle się dzieje. Tak, nie tam, żeby zaraz źle, ale to słuchaj, nie ma czasu, bo tu szykują się duże tematy, duże roboty, trzeba to podgarnąć, bo za chwilę dojdzie do tragedii. Mówię, no pewnie trzeba by było, no ale to tam jak trzeba dowódcy jakiegoś. Ja mówię, no może trzeba, no ale to szefie, no co ja. Mówię, no a ty byś nie poszedł tam do nich? Znasz ich? Ja mówię, no znam. A oni ciebie znają? Ja mówię, no znają. No to może zostaniesz tam u nich dowódcą. A ja już wcześniej dowodziłem działaniami, ale na poziomie tym takim operacyjnym. I oni mnie znali wszyscy. My razem tam, zresztą tak jak powiedziałem, jeździliśmy i wiedzieliśmy o sobie bardzo wiele i wiedzieliśmy na co kogo stać. Ja mówię, no szefie, ale no dobrze, ale jeden warunek. A jaki? No, że przejdę normalnie badania i testy tak pełne, w pełnym zakresie, tak jak to powinno być do pododdziału. On mówi, no wiesz, no jak tak sobie życzysz, no to dawaj. Ja mówię, ale jak nie przejdę, to nie ma w ogóle rozumu, nie ma o czym mówić. No i o dziwo udało mi się przejść. Również komisję lekarską. Też śmiesznie, bo wchodziłem do lekarza i tych lekarzy tam było... masa, wiecie zresztą. Wiemy. I on tak patrzył. To ile pan ma lat służby? Ja mówię, no 15. To co, emerytura? Ja mówię, nie, ja chcę, żeby pan mi napisał, że jestem zdrowy. Co? Mówię, że jestem zdrowy i do antyterrorystów chcę iść. A nie, to psychiatra, to psychiatra musi z panem porozmawiać. No i tak się, stało. Tak się stało. Tak się stało. To był rok, Michał? 2005. Piąty, czyli już po Magdalence. Po Magdalence, tak. Bo chyba tak, Magdalenka chwilkę... Trzeci. Chciałbym się właśnie chwilkę tu zatrzymać, bo chyba Magdalenka jednak dla pododdziałów AT w tym BOA była jakimś przełomem. Czy się mylę? Wydarzenie o Magdalence można sobie sprawdzić. Chodzi o taką poważną akcję, która... No chyba wszyscy wiedzą, co się wydarzyło w Magdalence. No. Wiesz co? Była przełomem i nie była. Mhm. Bo w 2003 była Magdalenka, Warszawa, pododdział warszawski zaczął wtedy się mocno rozwijać, zaczęto myśleć poważnie o paramedyce, natomiast kraj... Został. Został, no. Mhm. Ja 4 lata później brałem udział w takich działaniach w zakładzie karnym w Sieradzu, gdzie zginęło 3 policjantów, a wartownik służby więziennej ich zastrzelił. Tak. My się z nim tam strzelaliśmy. Ja dowodziłem właśnie szturmem na tą wieżę. I zresztą wyciągałem go tam z tej wieży. No i słuchajcie, no i ja 4 lata później nadal nie miałem żadnego samochodu opancerzonego, żeby zrobić ubezpieczone podejście, tak? Wiecie, no chodziliśmy w podartych gaciach, no to zupełnie... Znaczy, wiesz, myśmy to obserwowali z całkowicie innego poziomu, bo my w gromie byliśmy już na to przygotowani. Ten know-how, co dali nam Amerykanie, był kompletny i nasze operacje dlatego się kończyły sukcesem, że byliśmy do nich przygotowani. Patrząc, jak działała wtedy policja, to pamiętasz nasze rozmowy, żeśmy komentowali to między sobą. No, łatwiej było komentować, ale tylko, fakt faktem... Wiecie co, to nie można patrzeć... przez pryzmat jednostki specjalnej w wojsku. To jest zupełnie co innego. Ale ja chcę powiedzieć ci, że w kraju była ta wiedza, jak się przygotować do tego typu operacji. Tak. Ale to wiesz. Ale ta wiedza była u nas, a nie była ogólnie dostępna w policji na przykład. Ale ja też nie chcę oceniać Magdalenki, bo tam nie byłem. Oczywiście. Nie znam wszystkich szczegółów. Ja, jeżeli chcecie, tak, ja mogę ocenić i to te akcje, w których brałem udział. No tak. Bezpośrednio. Nie, no jasne. To, nie, co nie, zrobiliśmy źle, to, co zrobiliśmy nie, dobrze. Nie będziemy się tym... Nie oceniamy, natomiast, tylko mówię, że była taka wiedza już. Magdalenka była olbrzymią tragedią, z której nie zostały wyciągnięte wystarczająco daleko idące wnioski, albo inaczej, zostały wyciągnięte wnioski, a nie poszły za tym czyny. Działania. Między innymi ze względu na to, że policja od zawsze boryka się z brakiem funduszy. Mm. I wiecie, jeżeli
komendant jest rozliczany za ilość wypadków na drogach. No tak. I ma do wyboru albo zapłacić za paliwo do radiowozów w ruchu drogowym, albo Tarczę. Kupić tarczę dla AT. No to co kupi? Wiadomo, że paliwo, tak, oczywiście. Słuchajcie, to jest, wiecie, wy jako żołnierze nie wyobrażacie sobie tego, bo co oznacza, mam nadzieję, że to się zmieniło, ale za moich czasów tak było i to też właśnie chcę podkreślić. Mogę jednoznacznie mówić o tym, co, jak to wyglądało tak, do 2015-16 roku. I słuchajcie, co wtedy oznaczały normy wyposażenia? Co dla żołnierza oznacza norma wyposażenia? Że masz w normie trzy mundury, trzy pary butów, coś tam jeszcze. No co tak, oznacza? Z każdej służby oznacza to, że powinieneś to mieć. A w policji oznaczało, że możesz się zacząć o to starać. A więc jeżeli szedłem jako dowódca pododdziału do logistyka w Komendzie Wojewódzkiej i mówiłem, słuchaj, potrzebujemy, nie wiem, mundury albo kurtki zimowe, to on w ogóle, jak tylko zanim rozpoczął rozmowę, to robił tak. Nie ma. Normy? A nie, no dobrze, jest w normie, ale nie mam pieniędzy. No tak. Nie będziecie mieli kurtki zimowych. I wiecie, i to... To jest tak, ja powiem tak. Chcesz powiedzieć, polska bieda nas rozgrzesza. Nie chcę oceniać Magdalenki. Nie, oczywiście, że nie. Szczególnie z poziomu dowodzenia, bo tak jak mówię, mam za mało wiedzy. Natomiast co chciałbym podkreślić. Nikt się tam nie wycofał. Żaden z chłopaków nie cofnął się nawet o pół kroku. No tak. No tak. A mówisz, że nie wyciągnęliśmy wniosków? Przepraszam, wrzucę trochę kamyczek do ogródka i w tryby. Między innymi, co się wydarzyło w Magdalence między innymi? Między innymi, i o tym się nie mówi głośno, ale ja powiem, dowódca szturmu został wyeliminowany w pierwszych sekundach szturmu. Ale jakby, wiesz co, nawet nie pytamy o szczegóły błędów w Magdalence, w sensie... Ja nie mówię tego no jako tak. Błąd, mówię, że po prostu... Bo... Słuchajcie, to taka była wtedy taktyka, tak? No tak, Jak ja wprowadziłem w BOA właśnie zakaz wchodzenia na posesję dowódcy szturmu, na szturmowany obiekt, ile było darcia szat? Jakżeż to? Nie pójdę do szturmu? No to jest zrozumienie. Ja mówię, ale zaraz, panowie, zostałeś dowódcą, to tam jest wieszak, karabin tam proszę odwiesić. Ja wiem, o czym akurat mówisz tutaj. Ja też doskonale wiem, bo ja dowodziłem. Michał był dowódcą szturmu i musiał zostawać na zewnątrz. No. I koordynacja. Tak, to zrozumienie... To jest jakiś proces. To jest jakiś proces, który wymaga zrozumienia. Natomiast to, co powiedziałeś ty, Nawal, że to jest w kontekście nawet innym niż tam szczegółowe błędy, wiesz, w czasie tej czy innej, tej operacji w Magdalence, czy ten, że wiedza była i zobaczcie, że teraz jest inaczej na szczęście, że gdzieś ta wiedza jest dzielona, ale w tamtym okresie, początek lata 2000, wiesz co... Myśmy byli tak hermetyczni, że... I dlaczego? Dlatego, że w ogóle była rywalizacja między strukturami. Wszędzie tak jest. No co, wszędzie u Amerykanów tak nie ma. Wszędzie tak jest, tylko... U Brytoli tak nie ma, u Francuzów nie ma. Ale wiesz co? Ja rozmawiając kiedyś z Brytyjczykami z SAS, bo to też ciekawy wątek przy tej naszej rozmowie, chociaż też milion można by rozwinąć wątków, ale rozmawiając kiedyś z Brytyjczykami z SAS, jak tam utworzono taką jednostkę, która była przemodelowano pewną strukturę i utworzono jednostkę dodatkową, taką grupę wsparcia, takich a la Rangersów. I ja się wtedy pytałem ich też, kurczę, no, że oni tu się nie boją jakąś rywalizacji i tak dalej, i oni powiedzieli, że nie. Nie, dlatego, że to jest wszystko pod ich pewną kontrolą, ale Wielka Brytania jest o tyle szczególna, że tam ten przepływ kadr, szczególnie oficerów, jest dość intensywny. I są rozwiązania, no właśnie sztuka polega na tym, żeby to jednak walczyć z tym, bo to się będzie pojawiać, bo to jest ale natura. Ale słuchajcie, co trzeba zrozumieć, że mówisz, że wiedza była. Tak, i w pododdziałach też, wiedza też była.
Tylko, tak. Niestety, wiecie, to jest też trochę efekt skali. No tak. To jest efekt skali. Tak, zobaczcie, jak wy jechaliście na misję, to misja trwała ile? 3 miesiące? Pół roku? Pół roku. I przerwa, nie? I to w ciągu tego pół roku też były momenty, kiedy był luz, tak? No tak, oczywiście, w bazie. Tak. A w momencie, kiedy idziesz do szturmu, to już pełna spinka, poślady zaciśnięte i jechane, nie? A tutaj trzeba zdać sobie sprawę z tego, że tak, na przykład... odnosząc się do pododdziałów. Pododdział w skali roku ma kilkadziesiąt realizacji bojowych. I teraz uwaga, w większości dostają od jednostki zlecającej informację, jedziecie tam, ponieważ osoba do zatrzymania jest szczególnie niebezpieczna, może mieć broń, może być uzbrojona. I wiecie, raz, drugi, trzeci, ja sam to przerobiłem, no tak? Jest, bo ja jakby byłem w Łodzi, w Warszawie, to już niestety zostałem urzędnikiem, będąc dyrektorem biura, ale w Łodzi byłem po prostu dowódcą. Właśnie też później zrozumiałem, to, ale ja też w Łodzi szedłem normalnie w składzie zespołu, co dzisiaj uważam za olbrzymi błąd, ale to trzeba zdobyć doświadczenie. I wiecie, ja tam miałem po kilkadziesiąt realizacji w roku. I jeżeli tak, raz, drugi, trzeci, dziesiąty słyszysz, że gościu jest uzbrojony, niebezpieczny, wchodzisz, a on ci się kładzie na twój widok, tak, z rozkrzyżowanymi rękoma i czeka, aż go zawiniesz, no to niestety w pewnym momencie... Ta rutyna... Bierze górę, tak. I słuchajcie, to można o tym, trzeba o tym rozmawiać, bo zaczęliśmy rozmowę o tym w kontekście pododdziałów, ale zobaczcie policjantów tak. Chociażby, którzy pełnią służbę patrolową na ulicy. Mnie zawsze bardzo denerwowało, jak słyszałem, że o, tu najbardziej niebezpieczna służba, antyterroryści. Nie. Ci na ulicy mają często wesoło. Dokładnie tak, bo my jak szliśmy, to tak jak powiedziałem, poślady zaciśnięte, wiemy, że jest na sztywno, nie? Zrobione, koniec, luz. Widzisz, to się mnie często pytają, jak się czułem, czy się bałem i tak dalej, idąc do boju. Nie, to się nie bałem idąc do boju, ale jak po robocie leżałem na łóżku, czytałem książkę i zaczęły spadać moździerze obok. Tak. Ja myślę, że nasza rozmowa będzie powoli zbliżała do końca, jeszcze tylko jeden wątek. Trzeba było na dwa dni tu zostawić z nami. Jeszcze jeden wątek, wrócimy. Wasza decyzja. Wrócimy jeszcze do rozmowy. Jeden jeszcze wątek, który wydaje mi się jest ważny i poruszyłbym. Bo moje doświadczenie osobiste też jest takie, wyniesione właśnie z tych doświadczeń od najprostszej funkcji w sekcjach bojowych w jednostce GROM, że rutyna rozumiana oczywiście w tym klasycznym sposobie, która powoduje, że standardowo podchodzisz do zagadnienia i gubisz gdzieś koncentrację i gotowość, jest niebezpieczna i zabija. Ja kiedyś zostałem zaskoczony przez jedną sytuację. Ja wiem, w którym momencie. I dla mnie to był taki wniosek, już wyciągnięty na każde kolejne, żeby mieć ten wewnętrzny bezpiecznik. I nawet kiedy jestem zmęczony, kiedy jest ten moment, a jesteśmy w działaniu, to powinienem mieć bodziec, który powinien powodować, żeby sobie przypomnieć tamten moment, kiedy zostałem zaskoczony przez sytuację bojową. Kiedy zdarzenie mnie zaskoczyło, bo ja nie byłem na to przygotowany. Bo myślałem, że się po prostu, wiesz, wyluzowałem się. Nie będę opowiadał szczegółów, ale i później już jako dowódca. I to jest ta pewna kultura dowodzenia. I dlatego jak oceniamy jakieś incydenty, to powinniśmy patrzeć na coś szerzej, a nie tylko zrzucać winę na ten wentyl, na najniższych policjantów, na uczestników zdarzenia, prawda? I ja pamiętam, jak wiesz, już później dowodząc, mając w głowie to doświadczenie, cały czas mu powtarzałem przed, czy na rozkazie bojowym, czy gdzieś, mówiłem o tym do chłopaków, do nas wszystkich, że słuchajcie, że może się okazać, że pamiętajmy o tym, że po raz kolejny idziemy na jakiś cel, będziemy coś robić i najgorszym dla nas przeciwnikiem może się okazać zdeterminowany dzieciak, który w końcu chwyci za tego kałacha i zacznie strzelać. I nie ten najgroźniejszy terrorysta, który się podda, bo on ma trochę do stracenia, tylko ten dzieciak, który właśnie to zrobi. To jest taka pewna oczywistość, ale jak dowódcy, jak nie wytworzy się takiej kultury mówienia o tym, no to
no to może dojść do sytuacji różnych. I teraz przejdę do sytuacji we Wrocławiu, bo myślę, że to, no bo pewnie jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o innych rzeczach. Tak jak powiedziałem, wasza decyzja. Tak, ale, sytuacja we Wrocławiu, wielu ludzi, no jest dość, wiesz, płasko. O której sytuacji mówisz? Bo... Mówię o sytuacji, w której nie przeszukano człowieka i on zabił dwóch policjantów. I można to bardzo spłycić, tą ocenę. Można rzucić tą ocenę, no popełnili błąd, zapłacili cenę, po prostu, zwyczajnie. I zostawić to tak, i zrzucić winę na bardzo płasko ocenić. A można też troszeczkę rozwinąć zagadnienie. Jak ty do tego podchodzisz? Powiedz, Michał. Przede wszystkim to nie posiadam wiedzy, która pozwoliłaby mi wydać ocenę tamtej sytuacji. Natomiast bardzo dobrze poruszyłeś tą kwestię. Na to też trzeba patrzeć szerzej. Tak, zginęło dwóch policjantów. Zapłacili najwyższą cenę. Jacy to byli ludzie? Zobaczcie, nie wiem, czy wiecie, co się stało po ich śmierci. Wiecie, nie. Że zgodnie z ich wolą rodziny przekazały ich organy do transplantacji? Obydwu. Proszę bardzo. To jest służba. To są ludzie, którzy wiedzieli, dlaczego noszą ten mundur. Byli ludzie. No tak. Chwała im. Takich policjantów jest zdecydowana większość. Tylko teraz zobaczcie, to co zacząłem mówić. Jak specjalsi, w cudzysłowie, idą na robotę, to wiedzą, że idą na robotę. Jak chłopak z patrolu rozpoczyna służbę, to on, specjal zna 20 lat służby, jest na robocie tam kilkadziesiąt razy w roku przez godzinę, dwie, pięć. Chłopak z patrolu przez 20 lat służby jest 20 lat w walce. Czy można się pomylić przez ten okres czasu? Czy można mieć słabszy dzień? Można. Czy można czegoś nie zauważyć? Można. Co się stało we Wrocławiu? No, ewidentnie ktoś popełnił błąd. Ewidentnie ktoś popełnił błąd, natomiast ja nie wiem kto i nie wiem w jakim zakresie. Wiesz, bo tam są takie oddźwięki, że przecież on mówił w mediach społecznościowych, co zrobi i tak dalej. Kto tego słucha? Kto tego słucha, kurczę? To powiem tak. To też Może miał 20 wejść na tego swojego TikToka, czy na co to tam było, kurde. Słuchajcie, skala. Skala, tak samo jak rutyna, skala zabija. Codziennie policjanci w skali kraju podejmują kilkanaście tysięcy interwencji. Kilkanaście tysięcy. Codziennie w skali kraju zatrzymywanych jest kilkuset poszukiwanych, z czego w większości to są poszukiwani tak jak ten gość. Który mówi, że jak przyjdą policjanci, to ich też zabije. Tylko tam jakiś alimenciarze albo... No i wiecie... straszna rzecz się wydarzyła. Rolą przełożonych jest po pierwsze dbanie o to, żeby policjanci mieli jak najlepsze warunki służby. Jak jesteś wypoczęty, dobrze wyposażony, to ryzyko, margines błędu się zmniejsza, tak czy nie? No tak. Zgadza się. Rolą przełożonych jest przypominanie o zasadach bezpieczeństwa, budowanie kultury pracy w bezpieczeństwie. Tak. Dokładnie tak. I tutaj, wiecie, to jest niestety, jeżeli się na jakimkolwiek etapie, na jakimkolwiek poziomie to odpuści, to tutaj skutki są najbardziej tragiczne. No. Większość sytuacji to jest taka, w których ryzyko się zmaterializowało, ale można było je minimalizować. Oczywiście są sytuacje, gdzie na to ryzyko nie masz żadnego wpływu. Oczywiście. I wtedy też policjanci giną. Natomiast nie wolno odpuścić minimalizowania ryzyka. Tak, na tym poziomie podstawowym, a więc dbaj o to, żebyś jednak był skoncentrowany na służbie. Dbaj o swoje bezpieczeństwo. Ja wiem, łatwo mi jest to powiedzieć, ale no pamiętaj o tym, że musisz zadbać o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo partnera, a przełożeni mają obowiązek
stworzyć ci warunki, jak najlepsze warunki do służby. Wypracować tą kulturę pracy, która, która również zadba o właśnie takie szczegóły, o przypominanie tych rzeczy, o budzenie, bo naturalne jest to, co mówisz. Pewna utrata czujności po jakimś czasie to jest po prostu zwyczajna cecha. To w katastrofach lotniczych już jest dawno 10 razy opracowane, jak to działa, jak to jest ważne i, jak, i dlaczego są takie, a nie inne procedury. I takie podejście do rozwiązywania problemów powinno być w służbach mundurowych. Tylko jeszcze na to bym nałożył. Już nie chcę oceniać przełożonych, którzy robią tak, a nie inaczej, że stają na stanowisku i mataczą, a w zasadzie... To darujmy sobie. No. Darujmy sobie to. To wszyscy o tym powiedzieli. Ale z drugiej strony też pamiętać, że takie ataki na policję, takie tylko łączenie jednego to się człowieka... kumuluje, bo tutaj jest no właśnie, i główny kumulują, policjant, wiesz, z którego się troszeczkę tam śmiać ale to się przenosi, przenosi się na posterunkowego. A potem, wiesz, jest a potem taki człowieczek, jak ten, mówi, on już wiesz, on ma przeświadczenie, nie mówię, że tak było w tej sytuacji, ale może mieć, że w takim razie ta służba, to ja sobie z nimi poradzę, prawda? I ten jeden, nie wiem, czy tu tak było, nie chcę mówić tego w formie takiej, wiesz, ale i ten jeden... Nie chcę też używać słowa wariat, ale zdeterminowany, dziwny człowiek jest gotowy, wiesz, ma w swoim przeświadczeniu, że nie ma silnej instytucji przeciwko, tylko ma jakichś ludzi, których tam sobie poradzi, tak? I to trzeba rozumieć, i media, i rolę społeczną, i my jako obywatele też musimy rozumieć, że jeżeli jakaś instytucja, która jest związana z bezpieczeństwem, jest... po prostu sprowadzona znania wylena masa pomyj, to może mieć swoje konsekwencje. Ale to nie może mieć. To ma swoje konsekwencje. Nie rozpoczynajmy tej rozmowy, bo ja mógłbym tutaj bardzo długo o tym mówić i uzasadniać. Ja powiem tak. Mhm. Moje serce jest niebieskie. Ja jestem 8 lat już na emeryturze, ale nie potrafię oderwać się od tego, co się dzieje w firmie, od kontaktów z chłopakami. Wierzę i ufam, że policja jest formacją, która będzie dobrze dbała o bezpieczeństwo i że wyjdzie obronną ręką z ciężkich czasów, jakie mamy, bo policjanci, którzy pełnią w niej służbę, po prostu zasługują na to. Tak, i tą konkluzją bym właśnie, taką konkluzję bym wypracował, powiedział, że pamiętajmy o tym, że wszystko, że w policji są policjanci. I tych policjantów jest bardzo dużo i jest bardzo dużo, a nawet większość, zdecydowana większość porządnych policjantów z wieloletnim doświadczeniem, którym możemy zaufać. Trzeba im stworzyć właśnie właściwe warunki właściwe służby, warunki, godne właściwą warunki kulturę służby. Kulturę służby, tak. I oni oddadzą serce. Także tak po żołniersku, Michale, no co, dziękujemy ci za służbę. Bardzo. Fajnie, że się zgodziłeś z nami tutaj być. No i jeszcze, jakby to powiedzieć, to niebieskie serce niech nam jeszcze służy trochę, kurczę, bo też robisz teraz już cywilów dobrą robotę. Ale to też nie ma co patrzeć na to, że już jesteśmy poza, tylko nie, też możemy te kamyczki tam dorzucać w takim dobrej intencji. Prawda? Mam nadzieję, że troszkę otworzyliśmy. Wrócimy, Michał, do rozmowy, mam nadzieję. I będziemy ją kontynuować, bo jeszcze szereg rzeczy do pogadania. Między innymi o tym, jak policjanci, którzy już kończą służbę, są traktowani, bo na to jest szeroki temat. Oj, to jest temat rzeka, ale nie tylko policjanci, ale również żołnierze. Też. To chętnie porozmawiam o budowaniu odporności państwa. Jasne, o rezerwie, o tym, że rozmawialiśmy, że w wojsku jest rezerwa, w policji się przechodzi w stan spoczynku. Czyli także nie mówimy żegnajcie, tylko do następnego odcinka. Tak, także nie żegnamy, do zobaczenia. Do następnego odcinka. Dzięki bardzo. Dzięki. I słuchajcie, no to dziękuję za zaproszenie i jeżeli słuchają nas policjanci, uważajcie na siebie, wróćcie cało i zdrowo. Dokładnie tak. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Dzisiaj rozmawialiśmy o policji. Dzięki bardzo. Dzięki. Cześć. Cześć.